Siemanko, brodate świry. Witam w kolejnym odcinku, witam w kolejnej recenzji. Dzisiaj jesteśmy w mojej łazience. Domyślam się, że co po niektórych to cieszy. Jesteśmy tutaj dlatego, że będziemy testować dzisiaj kosmetyki do pielęgnacji brody. Od jakiegoś czasu na mojej półce znalazły się nowe kosmetyki do brody od marki, którą właściwie już kiedyś testowałem. Mowa tu o marce Macho Beard. A Company. Kiedyś testowałem dwie pomady do włosów tej marki. Jeśli jeszcze nie widzieliście tych recenzji, to zachęcam do obejrzenia sobie. Jeśli akurat temat pielęgnacji i stylizacji włosów Was interesuje, tu gdzieś do góry pojawią się linki do tych recenzji. Tak czy siak, dzisiaj będziemy przyglądać się dwóm produktom do pielęgnacji i odżywiania brody, a będzie to odżywka i balsam. Zapraszam do testów i recenzji. Marka Macho Beard to oczywiście marka pochodząca z Hiszpanii. W Polsce chyba niewiele jest hiszpańskich produktów do pielęgnacji brody, tak mi się wydaje. Być może jestem w błędzie. Być może tych hiszpańskich marek jest o wiele więcej niż mi się wydaje. Natomiast po prostu nikt nie zajmuje się dystrybucją tych marek w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o firmę Macho Beard, to w Polsce mamy dystrybutora. Jest to sklep selfrys.pl. No i co? Dzisiaj będziemy przyglądać się dwóm produktom właśnie do pielęgnacji brody. Pierwszym z nich jest odżywka do brody. Jest to sucha odżywka do brody, która przeznaczona jest do zarostu i do brody zniszczonej, wysuszonej, gdzie włos, można by powiedzieć, boryka się z problemem rozdwojonych końcówek, jest suchy, zniszczony i generalnie potrzebuje konkretnego odżywienia. Odżywka Macho Beard nosi nazwę suchej, a to dlatego, że nie trzeba jej spłukiwać wodą po nałożeniu. Ta odżywka fajnie się wchłania, no i nie pozostawia brody tłustej, lepkiej, praktycznie nie czuć tego produktu w późniejszej fazie na brodzie, ale o tym zaraz. Mamy tutaj bardzo dużo informacji na temat tego produktu. Jest to produkt w 100% naturalny, nie ma tutaj żadnych PEG-ów, parabenów, sztucznych barwników, silikonów. Jest to w pełni w 100% formuła naturalna. Pojemność tego opakowania to 150 ml. No i co? Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć może trochę o składzie, bo powiedziałem, że jest w 100% naturalny. Z takich ciekawszych rzeczy mamy tu na pewno olejek lawendowy, czyli coś dla mnie, jestem fanem lawendowych zapachów, wszystkiego, co jest związane z lawendą. Mamy tutaj też olejek tymiankowy, olejek cytrynowy, hydrolizat z keratyny, keratynę, biotynę, pantenol. Także jak widzicie, bardzo dużo takich odżywiających, boostujących brodę substancji. Oczywiście kosmetyki Macho Beard nie są testowane na zwierzętach. Jeśli ktoś z Was jest environmentally friendly, to jak najbardziej może sięgnąć po kosmetyki Macho Beard. No dobra, ja sobie umyję brodę, nałożymy ten produkt na brodę, zobaczymy jeszcze jak pachnie, właściwie ja Wam opowiem o tym jak pachnie, no i później opowiem Wam o efektach. Broda umyta, osuszona, no i teraz możemy przystąpić do nałożenia odżywki. Odżywka ma formę takiego, powiedziałbym, zaraz Wam pokażę, o, takiego balsamu, kremu, troszkę za dużo nałożyłem, w kolorze białym, naprawdę jest bardzo wydajna, ale to bardzo, bardzo, bardzo wydajna. Jest nieco oczywiście taka kleista, kremowa, bardzo łatwo rozciera się w dłoniach, bez większego oporu. Właściwie bez jakiegokolwiek oporu, tak powinien powiedzieć. Na dłoniach delikatnie przybiera taki biały kolor i wcieramy odżywkę w brodę.
Dokładnie. Od dołu do góry, od góry do dołu. Odżywka dosyć szybko się wchłania. Na brodzie jest praktycznie od razu niewidoczna. To, co jest fajne w tej odżywce, to to, że broda nie jest po nałożeniu tego produktu tłusta. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo przyjemnie i nietypowo matowa. Matowych produktów do brody nie jest, z tego co wiem, dużo na rynku. Aczkolwiek właśnie kiedyś testowałem chyba jakąś odżywkę QOD Barbershop. Ona też zostawiała taki właśnie fajny matowy finish. I tak samo ta odżywka od Macho Beard również zostawia takie matowe wykończenie. No i nie wspomniałem o zapachu. Zapach jest po prostu przepiękny. Jest to połączenie właśnie takiej nuty cytrusowej z zapachem lawendy i z taką nutką właśnie tego tymianku. Naprawdę bardzo przyjemny zapach. Świeży, taki rześki, pobudzający. Teraz sobie jeszcze tą brodę możemy wyczesać. Generalnie producent zaleca, żebyśmy po wmasowaniu odżywki w brodę tak sobie z minutkę odczekali, aż ona tak się, że tak powiem, settle in, osiądzie ładnie, wchłonie. Natomiast ja użyłem bardzo niedużej ilości, więc ta odżywka bardzo szybko wchłonęła się w moją brodę. No i efekt końcowy po rozczesaniu jest następujący. Jak widzicie, broda praktycznie się nie błyszczy, jest matowa. W dotyku jest naprawdę przyjemna. Ostatnio nawet moja żona dotknęła mojej brody i była w szoku, że moja broda jest tak miękka. Stwierdziła nawet, że moja broda jest bardziej miękka niż jej włosy, a sama używa różnego rodzaju masek, wcierek, odżywek i tak dalej. Także naprawdę mega miękka broda, mega przyjemna. Ja generalnie mam twardy zarost. A ta odżywka sprawia, że on jest po prostu tak mięciutki, że jeszcze chyba nigdy taki mięciutki nie był. Odżywka myślę, że na pewno przyda się i sprawdzi się u osób, które faktycznie mają problem z suchą brodą, taką twardą, nieprzystępną, z rozdwojonymi końcówkami, z brodą bardzo zniszczoną. Tutaj ta odżywka na pewno Wam pomoże. Mogę Wam to zagwarantować, bo jest naprawdę świetna. To, co jeszcze jest w niej fajne, to właśnie ten matowy finish, to, że ta broda jest bardzo przyjemna i to, że ten produkt bardzo szybko się wchłania. Jest to idealny produkt na właśnie takie ciepłe, upalne, letnie dni. Tak fantastyczny produkt o tak świetnym zapachu, tak pozytywnych efektach i naturalnym składzie, no musi troszkę kosztować za 150 ml tej odżywki zapłacimy 135 zł. Jest to faktycznie dużo. Powiem szczerze, że jest to chyba najdroższy produkt do pielęgnacji brody, z jakim się spotkałem. Natomiast, tak jak mówię, odżywka jest bardzo wydajna. Wystarczy naprawdę niewielka ilość, żeby objąć, ogarnąć całą brodę. A działanie jest naprawdę rewelacyjne. Gdyby jednak ta cena była dla Was nieco za wysoka, to poczekajcie do końca filmu albo zajrzyjcie w tym momencie w opis filmu. Tam znajdziecie kod rabatowy do sklepu selfries.pl, gdzie będziecie mogli kupić tą odżywkę dużo taniej. Kolejnym produktem, o którym Wam chciałbym dzisiaj opowiedzieć, jest balsam do brody, naturalny balsam do brody. Balsam, który również jest w 100% naturalny, nie zawiera żadnych parabenów, silikonów, barwników, pegów i czego tam jeszcze. Jest to produkt naprawdę skomponowany z wysokiej jakości naturalnych składników, żeby to potwierdzić.
Z tyłu na opakowaniu znajdziemy listę ingredients, czyli składników. No i mamy tutaj takie produkty, takie substancje jak masło shea, wosk pszczeli, olej kokosowy. Mamy tutaj olej z nasion róży rdzawej. To jest bardzo ciekawa substancja, wcześniej się z nią nie spotkałem. Mamy tutaj też olej kokosowy, to już chyba mówiłem. Olej jojoba i tutaj mam ściągę, wyciąg z herbaty chińskiej, tak. Produkt oczywiście również nietestowany na zwierzętach. Jeśli chodzi teraz o jego zapach. Zapach balsamu jest w pewnym stopniu podobny do odżywki, natomiast jest taki bardziej cytrusowy. Tak. Takie nuty cytrusowe, bardzo świeże, rześkie, przyjemne, takie pobudzające wręcz. Balsam jest koloru, tak jak widzicie, takiego żółtawego. Widać w nim takie niewielkie grudki. Nie wiem, czy to tutaj dopatrzycie, czy nie. O, widać teraz. Takie niewielkie grudki. Jest to taka konsystencja bardzo miękka. Taka, powiedziałbym, wręcz nieco roztopiona. Jak widzicie, bardzo łatwo ten balsam się wybiera. Bardzo łatwo się go rozsmarowuje. On ma praktycznie taką konsystencję, powiedziałbym nawet olejku. Także rozciera się go bardzo łatwo. Nie trzeba go podgrzewać. On jest, że tak powiem, ready to go, ready to use. Od razu możemy wybrać produkt z opakowania. Nie potrzeba nawet tutaj siły, nie trzeba zdzierać z powierzchni produktu kciukiem, to znaczy paznokciem. Wybieramy palcem, od razu możemy nakładać balsam na brodę. Aplikacja w tym wypadku również nie jest w ogóle skomplikowana. Rozcieramy produkt na brodzie. I ten balsam ma to do siebie, że bardzo głęboko i bardzo dobrze nawilża brodę. Do tego właśnie ma taki bardzo przyjemny, orzeźwiający, cytrusowy zapach. To, co nie do końca jest w moim stylu, to dosyć wysoki połysk, jaki ten balsam prezentuje. Natomiast po rozczesaniu brody ten balsam nie wygląda jakoś specjalnie tłusto. Zależy też oczywiście od tego, ile tego balsamu sobie z puszki wybierzemy. Generalnie wystarczy naprawdę niewielka ilość, także to jest również produkt bardzo wydajny, aby brodę ułożyć. I ten balsam o tyle, o ile jest balsamem do brody, to on nie ma jako taką właściwości modelujących brodę. Także to nie jest balsam do brody jakiejś takiej bardzo niesfornej, która potrzebowałaby takiego konkretnego ogarnięcia, żeby tą brodę trzymać w ryzach. To jest taki balsam bardziej odżywczy, należący do tych balsamów właśnie z takiej półki. Balsamy odżywcze, takie głęboko nawilżające, odżywiające brodę, zarost, skórę pod brodą. A mniej, że tak powiem, modelujące. Być może użyłem tego balsamu zbyt dużo, chciałem Wam pokazać tą konsystencję. Natomiast, tak jak mówię, niewielka ilość na brodę i zdecydowanie odczujecie, że ta broda jest mięciutka, odżywiona, fajna w dotyku. Taki balsam o pojemności 45 ml. Również nie jest najtańszym balsamem, z jakim przyszło mi się zetknąć, ponieważ kosztuje stówkę, ale tak jak mówię, nie jest to jeszcze najdroższy balsam, z jakim się spotkałem. Teraz właśnie mi się przypomniało, że przecież produkty od marki Honest Amish są chyba jeszcze droższe. Tak czy siak, balsam również naprawdę fajny, polecam, jeśli lubicie tego typu miękkie, takie, powiedziałbym, nawet ciepłe balsamy, które nie wymagają zeskrobywania, podgrzewania, rozcierania. Nie ma tutaj żadnego oporu, one są takie od razu pyk do nałożenia na brodę. To zdecydowanie polecam Wam właśnie naturalny balsam od Macho Beard.
I co, z mojej strony to chyba wszystko. Z tych dwóch kosmetyków, które dzisiaj Wam zaprezentowałem, moim faworytem i ulubieńcem od dłuższego czasu jest właśnie ta odżywka sucha. Jest to naprawdę rewelacyjny produkt. Balsam również niczego sobie, natomiast ja osobiście wolę jednak takie twardsze balsamy. Tak czy siak, gdybyście chcieli sobie zakupić któryś z tych produktów, to oczywiście na dole w opisie pod filmem znajdziecie kod rabatowy na 20% do sklepu selfries.pl. W tym sklepie również znajdziecie inne produkty marki Macho Beard, jak i pomady, które kiedyś testowałem. A jeśli macie jakieś uwagi, pytania, komentarze, śmiało pytajcie, walcie w komentarzach swoje zapytania. Z mojej strony to już wszystko. Zapraszam Was do zostawienia łapek w górę, do subskrypcji kanału, do odwiedzenia sklepu selfries.pl. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!